wpływ dla trenerów Polskiego Związku Koszykówki, które robią tę licencję. Zobaczcie, jaki mój wpływ był na dziewczynki. Siedząc teraz w pierwszym rzędzie, są oceniane. To nie buduje dobrych intencji, czyli ja zrobiłem teraz źle, ale jakby z tego, że wiem, co ma być za chwilę, najważniejsze w tej chwili jesteście, bo siedzicie tu. Druga rzecz. Dlaczego trzeba słuchać trenera? No bo z reguły wie lepiej. Wie, co może się wydarzyć, ale czasami trener musi słuchać zawodnika. Wszystko jest wpływem. I dziewczyny, podpisałyście regulamin obozu sportowego, w którym było wyraźnie napisane przestrzegać poleceń trenera, tak? To skąd mina niezadowolenia, jeżeli trener bardzo grzecznie powiedział... To skąd mina? Właśnie z niepewności, właśnie ze strachu i tak dalej. I ta niepewność, którą w sobie macie, będzie przez 7 dni codziennie inna, codziennie niewygodna. To się musi dziać. Inaczej człowiek nie zdobędzie nowych supermocy, doświadczenia i tak dalej. Cały czas musi być niewygodnie, żeby później jako dorosły człowiek to osiągać? No właśnie. Nikt z was, gwarantuje, nie dostanie sukcesu, jeżeli sam go nie zbuduje. I my czasami myślimy, że... Jedno pytanie do was. Jestem zawodnikiem. Chcę trafić do NBA. Nie wszyscy, ale część chcą. Powiedzcie mi, jaki jest kierunek działań? NBA przychodzi do mnie i mnie zaprosi w wieku 24 lat. To jest kierunek? Tak się może wydarzyć? Kto uważa, że tak się może wydarzyć? Nikt. A nie jest tak, że zawodnik musi stawać się coraz lepszy, zwiększać swoje zasoby, aż w końcu może zahaczy w NBA? A czy po drodze nie jest dużo sukcesów, które mogą mnie do tego doprowadzić? Są czy nie? Tak, są. No to o tym będzie ta książka. Bo ta książka 3 lata była opracowywana po to, żeby pracować z wami na tym obozie. Jest tutaj wszystko, co będziemy się uczyli. 164 strony rozwoju sportowego, czyli umiejętności koszykarskie, rozwoju kognitywnego, czyli waszego mózgu, czyli podejmowania decyzji, kreatywności, odpowiedzialności, współpracy, odczuwania drugiej osoby. Tu ważną rzecz chcę powiedzieć. Czy koszykówka to gra społeczna? Tak. Dlaczego? Bo trzeba podobać. A ilu graczy gra na boisku? 5. I jest jeszcze 5 z drugiej drużyny. Czy ci zawodnicy wpływają na siebie? Tak. Wpływają. No to wymieńcie mi, co drużyna musi mieć, żeby dobrze grać tu. No? Współpracę. Dalej? Jak jeden zawodnik nie przyjdzie na czas na mecz, będzie mecz? Czyli porządek i punktualność. Co jeszcze? Umiejętności. A kto za takiego zawodnika jak Robert Lewandowski? Wiecie, jaką umiejętność Robert Lewandowski ma, o której powiedział ostatnio w wywiadzie, że to jest największa rzecz, którą on ma? Chęć uczenia się. Robert Lewandowski jako 25-latek, on się cały czas uczył. Jako 30-latek on się cały czas uczył. On zdobywał cały czas kolejne umiejętności. Nie dlatego, że jest najszybszy na świecie, bo są szybsi. Nie dlatego, że najwyżej skacze. Nie dlatego, że najlepsze ma uderzenie, precyzję i tak dalej. Tylko dlatego, że się cały czas uczył. No to teraz pytanie, czy jak gramy w 5, to każdy od każdego może się czegoś nauczyć? Tak. Czy to tylko umiejętności techniczne, że ty mnie nauczysz rzutu za 3, ja cię rzutu z biegu, ty mnie kręcisz do kosza, ty mnie obrony, ja ciebie ataku i tak dalej? Czy innych rzeczy? Tak.